cztery zmiany w porównaniu do meczów Ligi Europy, w tym nieobecność trzech zawodników w kadrze meczowej, m.in. Semira Skilicza. Skąd taka decyzja? Bueno, porque llegamos de Braga a las 6:30 de la mañana. Yo fui al hotel, llegué al hotel a las 7 de la mañana, hace dos días, hace 48 horas. La verdad que Mourinho se queja mucho en España del calendario de competiciones europeas y para nosotros es terrible, porque hemos jugado miércoles pasado, domingo, miércoles, o domingo, jueves, domingo, jugamos miércoles otra vez y jugamos sábado otra vez, sábado que viene otra vez. El calendario, la verdad es que las federaciones parece que no lo hacen para los equipos que están en competiciones europeas. Y nosotros hemos jugado un partido hoy, pero el miércoles tenemos otro partido de Copa. Y el sábado, sin recuperar, tenemos otro partido de Copa. Tenemos que dosificar a los jugadores y, por otra parte, seguir lanzando mi mensaje de que cuento con toda la plantilla. My po Pradze przyjechaliśmy do Poznania o 6:30 rano. Ja osobiście w hotelu byłem o 7 rano. Jesteśmy praktycznie 24 godziny po tym meczu. Również Mourinho w Hiszpanii narzeka na to, że gra w Europie w taki, a nie inny sposób, jeśli chodzi o kalendarz. Dla nas jest to również straszne. Gramy praktycznie co 3 dni. Wygląda na to, że Federacja UEFA nie robi tego kalendarza specjalnie dla drużyn. Mamy teraz kolejne mecze co 3 dni. Musimy tak ustawić zawodników, takich zawodników dobierać, żeby po prostu każdy mógł zagrać na optymalnym poziomie. I tak jak wcześniej powiedziałem, liczę się ze wszystkimi zawodnikami, których mamy do dyspozycji.